Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Rolnik Szuka. Dziś prezentować będę Hattata T4110. Jeden z trzech modeli w serii 113-konny ciągnik. Ciągnik przyjechał do mnie od głównego importera ciągników Hattat AB Group. Jest to wyłączny importer, dystrybutor na Polskę, zajmujący się nie tylko sprzedażą, ale oczywiście serwisem takich sprzętów. Jest to model, tak jak mówiłem, jeden z trzech. Występuje jeszcze model 4090 o mocy około 90 koni mechanicznych i 4100, co sugeruje, że ma około 100 koni mechanicznych. Czterocylindrowy silnik Perkins i ogólnie ciągnik dość małych gabarytów, ważący ponad 4 tony. Otwieramy machę. No i ukazują nam się elementy przy silniku. Filtr powietrza z przodu. Tutaj prawdopodobnie jakiś komputer silnika. Zbiornik na płyn do spryskiwaczy, akumulator i zestaw chłodnic. Mamy tutaj intercooler, czyli powietrze doładowujące jest schładzane. Żeby dostać się do wyłącznika prądu, podnosimy maskę, ponieważ znajdują się właśnie tutaj w tym miejscu przy chłodnicach. Wtrysk Common Rail, więc znajdziemy chłodnicę paliwa, chłodnica oleju hydraulicznego również się tutaj znajdzie. I mamy skraplacz, bo wyposażeniem standardowym jest klimatyzacja. Siatka, o, która zebrała nam tu sporo zanieczyszczeń podczas siewu buraku. Z lewej strony silnika filtr oleju, filtr paliwa, na dole również filtr paliwa. Mamy tutaj dołożoną instalację pneumatyczną. Znalazła się tutaj sprężarka układu pneumatycznego, pompa wysokiego ciśnienia paliwa wraz z szyną Common Rail, kompresor układu klimatyzacji i z tej strony wszystko, przechodzimy na drugą. Z prawej strony dwa filtry hydrauliczne, dwie pompy hydrauliczne, niżej jeszcze zbiornik do płynu przeciw zamarzaniu układu pneumatycznego. Tutaj mamy alternator, no i oczywiście turbosprężarkę doładowującą. Zbiornik paliwa pomieści 125 litrów. Na tylnych kołach mamy 160 kg po 80 kg na koło do ciążenia. Opony te 480-70 R34. Jeśli chodzi o przód, mamy 380x70 R24. Widzimy, że ciągnik wyposażony jest w przedni trzypunktowy układ zawieszenia. Oczywiście jest tutaj możliwość zamontowania również ładowacza czołowego. Gdybyśmy nie mieli przedniego tuza, byłoby tutaj 14 obciążników po 40 kg. Ciągnik spełnia normę emisji spalin Stage 3B i nie wymaga tankowania płynu AdBlue. Trzypunktowy układ zawieszenia jest w stanie podnieść 4,5 tony, haki drugiej kategorii. Co ciekawe, standardowo z ciągnikiem dostajemy łącznik centralny hydrauliczny, standardowo wieszak hydrauliczny i sporą ilość gniazd hydraulicznych. Mamy tutaj 4 pary, z czego, tak jak widać, użyte 2 pary do hydraulicznego łącznika i hydraulicznego wieszaka. Jedna para w tej chwili użyta do przedniego tuza, no a jedna para wolna, także tutaj dużo urządzeń podłączone. Ale jeszcze jedną parę mamy do dyspozycji. Ciągnik sprzedawany jest zestawem Scharmuller. Mamy Piton Fixa rolniczy, jak również tutaj zaczep transportowy. Widoczna dołożona listwa z wyjściami pneumatycznymi. Widzimy, że są przyciski od podnośnika, więc możecie się już domyślać, że w środku mamy pełen EHR. Na desce rozdzielczej oczywiście wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik temperatury silnika, przepracowane godziny. Teraz aktualnie wskazuje nam prędkość, jaką się poruszamy, czyli 0, ale możemy sobie tutaj przełączyć wskazania. Teraz mamy godziny od skasowania. Widać, że nie były tutaj w ogóle kasowane. Następnie mamy przejechany dystans. Również możemy skasować. I ponownie godziny. Przełączamy jeszcze tym przyciskiem pomiędzy prędkością obrotową silnika, a właśnie wskazaniem aktualnej prędkości jazdy. Ciągnik dysponuje 24 biegami do przodu, jak i do tyłu. Mamy pierwszą dźwignię od półbiegu, drugi lub pierwszy, 4 biegi główne, 1, 2, 3, 4 oraz reduktor z 3 pozycjami L, M i H. Dodatkowo na każdej z dźwigni otrzymujemy przycisk,
dzięki któremu możemy sobie wysprzęglić ciągnik lub po prostu zmienić bieg bez użycia sprzęgła. Wciskamy i nie używamy już nogi, by zmienić konkretny bieg. Kierunek jazdy zmieniamy za pomocą rewersu mechanicznego. Wciskamy sprzęgło do przodu, do tyłu. Te dwa przyciski służą do obsługi tylnego podnośnika. Tutaj mamy funkcję automatyczną. Podnosimy do zadanej wysokości i opuszczamy również do ustawionej głębokości już tym potencjometrem. Jeśli mamy w pozycji środkowej, możemy sobie sterować manualnie. Działa ten przycisk podobnie do tych na błotniku, czyli sobie przy podczepianiu opuścimy wolno, podniesiemy, dostosujemy wysokość, a w polu już oczywiście podnieś, opuść i tak działamy. Tutaj taki przycisk mały, jest on chwilowy i służy do chwilowego zagłębiania. Jeśli mamy maszynę opuszczoną tutaj na danej głębokości, ale w danym momencie chcielibyśmy jeszcze maszynę zagłębić, to przyciskamy, po opuszczeniu maszyna ponownie wraca do tej zadanej głębokości. No i tutaj panel dodatkowych ustawień podnośnika, jest to szybkość opuszczania, wysokość podnoszenia, tutaj regulacja siłowa i jej czułość oraz tutaj włącznik amortyzacji podczas transportu. Dwie pozycje, albo wyłączona, albo włączona amortyzacja. Oczywiście na wyłączonej podniesie nam troszeczkę wyżej. Przydaje się to tutaj z siewnikiem pracując. Wyłączałem, żeby mieć większą możliwość uniesienia. Jeśli włączymy amortyzację na szosę, no to jednak ta maszyna troszeczkę się opuści, by miała możliwość amortyzowania. Załączanie zarówno przedniego napędu, jak i blokady mechanizmu różnicowego jest elektrohydrauliczne za pomocą przycisku. Sterowanie wyjściami hydraulicznymi. Standardowo dźwignie mechaniczne sterujące rozdzielacze. Cztery pary, wszystkie tutaj widzimy. Jak widzimy, żółta, niebieska z pozycją pływającą. Gaz ręczny ustawiamy elektronicznie. Mamy tutaj potencjometr. Dostosowujemy obroty silnika, światła, wycieraczka, załączanie sprzęgła 5-minutowego, jeśli chodzi o wałek WOM. Możemy sobie na uwrociu sprzęgło wyłączyć, jak również musimy tego użyć przy załączaniu, wybieraniu prędkości obrotowej, którą mamy tutaj. Włączamy albo 1000, albo 540 i wtedy sobie odklikujemy i wałek zaczyna pracować. Później, żeby wyłączyć, oczywiście znów na zero. Na prawym słupku sterujemy oświetleniem roboczym i kogut ostrzegawczy. Kabina nie jest zbyt duża, lecz siedzenie pasażera się zmieściło. Mamy tutaj mechanicznie amortyzowany fotel. No i fajnie, że w standardzie mamy klimatyzację i oczywiście ogrzewanie. Jeśli interesuje Was cena tego ciągnika, to aktualną na pewno znajdziecie w serwisach ogłoszeniowych. Firma AB Group udostępnia ogłoszenia z konkretnym wyposażeniem, konkretną ceną. Ja dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Odjeżdżam i mam nadzieję, że będziecie subskrybować, obserwować mój kanał, by być na bieżąco z nowymi materiałami. Trzymajcie się i do zobaczenia.